Najnowszy Pinokio, wersja animowana, złoty glob, dziewięć nominacji do Oscara, co ma wspólnego z Opolem, no bardzo dużo. I tu rozpiera mnie po prostu duma, bo nasza opolanka właśnie jest odpowiedzialna za ten ogromny sukces. Nasza opolanka przyczyniła się do wielu takich sukcesów, bo wyspa psów, hotel Budapeszty i wiele, wiele innych. Yy, filmów, to tak naprawdę w bardzo znacznym stopniu jej zasługa. Nasz dzisiejszy gość, Magdalena Bieszczak. Dzień dobry. Witam cię serdecznie. Jakie to były filmy, bo tego jest strasznie dużo. Zacznijmy może od tego, żeby powiedzieć, bo ja już się pogubiłam. Ile jest tych filmów, przy których produkcji brałaś udział i do których robiłaś po prostu te kukiełki? Najświeższy to Pinokia tak jak wspomniałaś. Później Wyspa psów. Hotel Budapeszt Wes Andersona, Frank and Winnie Tima Bartona i Osobliwy dom pani Peregrine, też Tima Bartona oraz wiele, wiele reklam i seriali telewizyjnych. Jak to jest, bo ty uczyłaś się w Londynie, e, i jak to jest, e, żeby się dostać w ogóle do takich produkcji? Jesteś teraz tu w Opolu, no ale jeździsz po świecie. E, czy ty jesteś w jakiejś e, agencji, która to produkuje, czy wszyscy już po prostu w Hollywood znają po prostu Magdę Bieszczak z Opola? E, to działa tak, ja jestem freelancerem, em, i to środowisko animacji poglatkowej jest tak małe, że jak się załapiesz raz do, do jakiegoś projektu, to już generalnie w nim zostajesz i ludzie cię znają i się kontaktują z tobą. Także. Także tak to działa. Tutaj w naszym Pinokiu, no Pinokio jest teoretycznie głównym bohaterem, ale moim idolem jest właśnie mały świerszcz, który jest Twojego autorstwa. Tak. Zgnieciony świerszcz, ponieważ do animacji poklatkowej jednak robi się wiele, wiele różnych postaci i jeśli mamy jedną marionetkę, która. Jest normalna, później musi być zgięziona albo coś się z nią staje, to niestety trzeba zrobić nową marionetkę no to w jak to innej wy... wersji. Jak to wygląda? Czy ty tworzysz taką marionetkę, która jest fizycznie namacalna, czy to się tworzy po prostu już tylko w komputerze animacyjnie? Jak to wygląda tak naprawdę w takiej produkcji? E, więc we wszystkich produkcjach, w których ja miałam przyjemność pracować, e, te marionetki tworzy się ręcznie od podstaw, czyli rzeźba, e, później odlew tej rzeźby. E, Konstrukcja metalowa z przegubami, która wchodzi do środka i no i wszystko, później włosy, kostium osobno i się wszystko do, składa i tak powstaje właśnie marionetka. Czasami używa się drukarek 3D, bardzo często do takich elementów jak twarze lub oczy. A tak naprawdę reszta wszystko jest zrobione ręcznie. Ile w takiej marionetce jest tak naprawdę samej ciebie i twojej fantazji, a ile jest sugestii reżyserskich? My dostajemy niestety gotowe projekty, więc jakby ja tutaj nie mam za bardzo wpływu na to, jak będzie marionetka wyglądać. Ewentualnie na samym końcu jakieś już takie naprawdę detale typu. Um, nie wiem, pomalowanie jej kolor, czy, czy nie wiem, czy będzie włos wygięty w tą stronę, czy w tamtą, czy, czy marynarka będzie się odginać w, tą, w lewo czy w prawo. No to też są takie detale, ale generalnie pracujemy z, z zrobionych wcześniej designów przez reżysera. Jak to się stało, że akurat zainteresowała cię ta strona kina? I w ogóle ta strona sztuki, bo uczyłaś się w szkole, która dawała ci bardzo wiele możliwości. Mogłaś być projektantką mody, mogłaś robić wszystko, a akurat wybrałaś ten kierunek. Ja myślę, że ja to wybrałam już dawno, dawno temu, kiedy po raz pierwszy obejrzałam animację poklatkową Tima Bartona Nightmare Before Christmas. I. Um, i po prostu sobie pomyślałam, że byłoby ekstra robić coś takiego i, i tak jakoś się moje życie poukładało, że w pewnym momencie znalazłam się na planie filmowym Tima Bartona i to było coś niesamowitego, nie mogę w to do tej pory uwierzyć tak naprawdę. No właśnie, bo niestety taka kariera, jaką ty robisz, nie jest na Opole, nie jest właściwie chyba nawet na Polskę. Żeby się przebić w tym rynku, na tym rynku, to trzeba właśnie wyjechać do Londynu, czy do Stanów Zjednoczonych tam, gdzie byłaś. Czy z czego to wynika, że u nas jest to kino, jednak te produkcje są jakby bardziej ograniczone finansami, czy jednak u nas nie są aż tak popularne takie animacje, kukiełki w kinie. Myślę, że tak. I myślę, że przez to, że to są dosyć pracochłonne projekty. Czyli kosztowne. Czyli kosztowne, i wydaje mi się, że chyba koszty tutaj jednak grają dużą rolę, bo jednak w dzisiejszych czasach, animacja 3D w komputerze, teraz można wszystko zrobić. A co urzeka w takiej pracy właśnie z takimi nazwiskami jak Tim Burton czy no, z różnymi wielkimi, których miałaś okazję po prostu dla nich i z nimi pracować? No ja myślę, że przede wszystkim to są e, wspaniałe umysły, takich Tim Burton czy Wes Anderson czy, czy Guillermo del de Toro to są reżyserzy, którzy byli dominowani i zdobyw są zdobywcami oscarów i naprawdę te ich filmy są takie nietuzinkowe i inne I wydaje mi się, że to jest taką kto nagrodą. Kto podkładał, przypomnij mi, bo pewnie pamiętasz, bo ja akurat niestety nie pamiętam, kto podkładał głos do naszego słynnego świerszcza, z, mówimy o Pinokiu, bo tutaj poza tą kukiełką, to pod tymi wszystkimi postaciami kryją się wielkie sławy, wielkie nazwiska, wielcy aktorzy. Tam naprawdę jest plejada znanych nazwisk. Kto był świerszczem? Edward Norton. Edward Norton. Czy miałaś okazję go poznać? Nie, niestety nie ponieważ aktorzy są nagrywani gdzie indziej. To się odbywa wszystko w innym studiu i no tak, no to taka, taka jest podpadami. cała tak. procedura produkcji. A na przykład, czy masz czasem jakieś sugestie w trakcie samej produkcji, że na przykład, żeby coś jeszcze zmienić w tej kukiełce, czy tego się nie da zrobić po prostu? Da się, da się, oczywiście. My robimy najpierw, zanim taka kukiełka trafi na, na tą scenę, to się robi szereg eksperymentów, bo tak naprawdę, mimo tego, że to jest już moja, nie wiem, piąta animacja. To każda marionetka jest inna i z każdą marionetką ma się inne problemy. I reżyser zawsze może powiedzieć: O, na przykład, nie podoba mi się ten ruch ust, albo nie podoba mi się ten ruch, nie wiem, powiek, i trzeba coś tam zmieniać, prawda? Bo to jest jednak mechaniczna lalka. Wiem o jednej niezwykłej historii, tylko nie znam szczegółów i mam nadzieję, że się dzisiaj tutaj dowiem i opowiemy Państwu o Twojej produkcji do Wyspy Psów. Ty masz psa, który chyba był inspiracją i właściwie z gwiazdą. A przy tej produkcji był i no, po prostu jest gwiazdą. Co to za pies, jak to było? E, to jest moja ukochana Heizelka. Ja ją właśnie zaadoptowałam podczas tej produkcji, więc ona dorastała w workshopie e, pomiędzy wszystkimi e, artystami i, i generalnie no, ona została e, inspiracją do głównego bohatera Rexa, którego stworzyliśmy. Więc to było dosyć ciekawe doświadczenie, bo pamiętam, że wszyscy dziewczyny biegały z włosami, próbowały dopasować kolor taki sam, jak te włosy się kręcą i gdzie się kręcą, jak się układają. Także no to było... Cudowne, że, że moja hejzelka nagle się pojawiła w, na, na ekranie jako marionetka. Ale jak to się stało? To ty wymyśliłaś, żeby na jej podstawie zbudować tą postać? Czy, czy to sam reżyser na przykład, nie wiem, został obszczekany przez twojego psa i po prostu mówi, to jest nasza gwiazda? To, to reżyser wybrał, ale mi się wydaje, że to była taka akcja, że dostaliśmy album ze zdjęciami od niego. Które psy mu się podobają i no i na pierwszej stronie była Hazel i no i, i tak w sumie to poszło jakoś. No i tutaj e, przypadek, nie sądzę kto podkładał głos? Edward Norton, ja chyba mam jakieś, mimo tego, że go nie znam, jest to tutaj może, coś jest. Może gdzieś tam macie dopasowanie, tak. więc chyba trzeba byłoby się w końcu poznać. Dokładnie. No to jak to nastąpi, to mam nadzieję, że też nam o tym opowiesz. Jasne. To będzie takie trudne i trochę zaczepne pytanie na koniec, no bo e, gdzie Opole, gdzie Nowy Jork, gdzie Londyn, gdzie Wielki Świat. Ty wracasz często, bo tu masz całą rodzinę. Wracasz do Opola. Czy w naszym mieście też potrafisz znaleźć jakieś inspiracje? Czy e, jednak coś zostało w Tobie z naszego, jednak na, jednego z najlepszych, jeśli nie najlepszego w Polsce teatru lalkowego? E, czy coś wywozisz gdzieś tam za granicę i z naszego miasta? Siebie. I to jest największa wartość. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była Magdalena Bieszczak. Niezwykła osoba i polecamy oczywiście wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli Pinokia w ostatniej wersji, bo za chwilę pewnie pozgarnia Oscary. Dziękuję. Tak Dziękuję.